30. kolejce GKS Bełchatów zagra w Gliwicach z Piastem. No i to jest chyba kluczowe spotkanie dla całej ligi. Podbeskidzie Bielsko-Biała jedzie do Łodzi na mecz z Widzewem, który jest już spokojny, nic mu nie grozi. Mój scenariusz jest taki: Bełchatów spada, zazna tej degradacji po raz trzeci w historii. Najpierw w 97, później w 99, teraz w 2013 roku. No tak, no problem jest taki, że Bełchatów musi wygrać z Piastem. I to nie I załatwia to sprawy. jeszcze może w zasadzie nie wystarczyć właśnie do utrzymania. Jednocześnie Podbeskidzie musi stracić punkty w Łodzi, bo to teoretycznie Piast ma o co grać jeszcze. Piast walczy o miejsce na podium. Widzew z kolei praktycznie o nic nie gra. Także tutaj wszystko wskazuje na to, na taki scenariusz, że jednak Podbeskidzie wygra w Łodzi, spokojnie się utrzyma, natomiast Bełchatów, mimo chociażby, nie wiem, walki, mimo nawet zwycięstwa, które jeśli mu się to uda, jakby no to nie przyniesie to efektu tego pragnionego przez zespół z Bełchatowa. A czy uważasz, że spadek Bełchatowa, jeśli do niego dojdzie, ostatecznie pogrąży ten klub? No bo tak, niby PGE jest sponsorem tego zespołu, ale też nie widać jakiejś determinacji w tym, żeby budować. To już są prędzej, dożynki, tak, tak, już tak prędzej od naprawdę. Paru lat jakby chodzą słuchy na stopie, jakby są informacje najpierw, że sponsor się wycofuje, później wraca i to są takie jakby widać takie trochę przeciąganie lidy, mam wrażenie, i taka walka trochę z czasem. Natomiast a może właśnie nie w Bełchatowie, sądzę, żeby... Tomek, ta pierwsza liga to jest maks, na co to miasteczko powinno, miasto, przepraszam, powinno mieć, no bo widzimy frekwencję chociażby. Wczoraj mecz o utrzymanie, o życie, a tam była garstka ludzi. Ja pomijam już to, że pogoda nie była najlepsza, ale nie ma tam zainteresowania. Koniec. To jest miasto jakby, siatkarskie. I jakby patrząc jakby z tego punktu widzenia, to rzeczywiście to Bełchatów, jeśli patrząc z takiego punktu jakby zainteresowania kibicowskiego, no to to pierwsza liga, to po prostu chyba tak powinno to wyglądać, bo po prostu no tam nie ma jakby, no nie ma takich możliwości, nie ma chęci jakby środowiska na właśnie na, nie wiem, na wsparcie, na oglądanie, na przychodzenie na stadion. Natomiast jeśli powtórzę, jakby jeśli z punktu widzenia sportowego, jakościowo tego, co drużyna prezentowała teraz na wiosnę, to ewidentnie to jest ekstraklasa w tym momencie. To wcale nie dół tabeli, tylko gdzieś tam środek, no ale mówię, no to są jakby dwa różne oddzielne jakby aspekty i trzeba na to spojrzeć, myślę, także z tego ekonomicznego punktu widzenia i zainteresowania właśnie kibiców. Słuchaj, chwalimy te drużyny, myślę o Bełchatowie, zaraz przejdziemy jeszcze do tego niedzielnego meczu drugiego, czyli Podbeskidzia z Widzewem. Chwalimy Bełchatów, tylko że oni jako team spisują się znakomicie, bo gdyby chcieć teraz rozparcelować tych piłkarzy po lepszych klubach, no bo z pewnością do tego dojdzie, to moim zdaniem robotę no, znalazłoby najwyżej 4-5. Na pewno byłby to Emilius Zubas, na pewno byłby to moim zdaniem Sawala, Wacławczyk by znalazł klub, Mak i chyba więcej kandydatów nie Madej, widzę. Madej, Michalski. Myślisz? Myślę, że tak. Myślę, to że będą solidne... Myślę, inaczej, tutaj... ja rozumiem, że o Zubasa powinny bić się najlepsze polskie kluby, bo to jest bramkarz numer jeden, bez względu na wpadkę z czwartku. Ja nie do końca bym się zgodził z tobą. To wiesz, teoretycznie rzecz biorąc, jakby dużo łatwiej się funkcjonuje w lepszym zespole. Jakby tutaj akurat oni stworzyli ten zespół jakby w tym momencie, stworzyli tą grupę, natomiast jakby, no dobrze, jeśli się wyjmie teraz i wsadzi, powiedzmy, w jeszcze lepszy zespół, to dlaczego mają się nie prezentować lepiej, dlaczego mają nie grać... No, a pytanie, czy ten nowy zespół będzie grał tak, by uwypuklić ich walory, jak to było w Bełchatowie, jak zrobił to Kamil Kieresz. Ja myślę, że to co oni pokazali, jakby sposób gry taki, w sensie szanowania piłki, nie bicia takich długich palantów, tylko właśnie spokojnego rozegrania, do często bez nerwowości rozegrania jakby akcji, to jakby myślę predysponuje ich do gry w każdym zespole, bo do takiego sposobu gry będzie dążył każdy lepszy zespół. Czyli co? Czyli oni z tego zespołu, wchodząc do lepszego, teoretycznie powinni grać to samo. W tym systemie, który prezentowali teraz. Mhm. Czyli, no wiem, według mojej teorii, to ja myślę, wcale nie jest to jakoś tam nie do zrealizowania, że oni będą się jakby dobrze prezentować też grając w innym zespole, w lepszym. Podbeskidzie Bielsko-Biała, myślisz, że ten zespół, nie wiem, utrzyma się w takiej, znaczy utrzyma się w lidze, tak, zakładamy, czy utrzyma się w takim zestawieniu personalnym i pytanie, czy on wymaga jeszcze wzmocnić, czy nie? Może zostawić, nie ruszać, bo skoro tak wszystko zagrało, czy też, bo zwróć uwagę... Mówisz o przyszłym sezonie, jeśli chodzi o skład drużyny, jeśli się utrzyma. Dokładnie, bo zwróć uwagę na jeszcze jedną rzecz, taki sezon, taka końcówka, tak ekscytujący, emocjonujący finisz powoduje, że te emocje wyżerają gdzieś, wypalają od środka też całą drużynę. Czy oni znajdą w sobie dość inspiracji, by jeszcze w takim zestawieniu bić się o coś więcej niż utrzymanie w kolejnym sezonie? Czy oni potrzebują, moim zdaniem, całkowitej przebudowy?
Znaczy, wzmocnień potrzebuje, myślę, każdy. Jakby to nie może być, myślę, w drużynie z takiej stagnacji, że dobra, okej, okay, w zeszłym sezonie było fajnie, dobrze, udało nam się coś, zrealizowaliśmy i już. To zostajemy tak jak to było w starym sezonie, nic nie róbmy, nie zmieniajmy, wszystko jest okej. Okay. Nie, to jest, no, moim zdaniem, najgorsze. No nie jest to inspiracją, tak? Scenariuszy. Przypomnijmy sobie, nie wiem, Krakowia bodajże, tak? Po takiej rozpaczliwej zasadzie też wydawało się, w takiej podobnej sytuacji chyba jak pod Beskidzie, utrzymała się, a w następnym sezonie spadła przecież. I też wydawało się, że jakby, no, też sporo zmian, że to już wszyscy mówili, że to już się nie powtórzy taki scenariusz, że nie ma szans, że to już będzie teraz inaczej, że teraz spokojnie się utrzyma. A wbrew pozorom, jakby mimo tych zmian, mimo tych teoretycznych wzmocnień, w następnym sezonie z hukiem spadła z ligi. Jakby, no, wiesz, więc to jest jakby przykład dla mnie, że tu jakby nie ma też jakichś generalnych stałych zasad. Moim zdaniem dla drużyny, która się w tym sezonie utrzyma, nieodzowne będą wzmocnienia, bez dwóch zdań.